Witam wszystkich początkujących freestylerów. Ja jestem Brzezik i oglądacie poradnik na kanale Just Freestyle. Dzisiaj nauczymy się bardzo popularnego triku, jakim jest amatw oraz matw. Jest to zagranie, które bez wątpienia zdominowało zasób trików wśród większości freestylerów. Dlaczego? Być może z tego powodu, że amatw jest efektownym, przyjemnym w wykonaniu i dosyć łatwym trikiem, który w połączeniu z innymi zagraniami daje niesamowite efekty. Nauczmy się zatem amatwa! Przede wszystkim musicie sobie uświadomić, że amatw to tak naprawdę hop połączony z crossem, czyli przełożeniem piłki pod drugą nogą. Tak samo wygląda to w przypadku atatwa, z tą różnicą, że w atatwie kółka robi się na zewnątrz, a w amatwie do środka. W zależności od predyspozycji oraz preferencji danego freestylera, jednym łatwiej jest wykonać amatwa, a innym, takim jak mi, atatwa. Zatem jeśli na początku ten trik sprawia Ci większe trudności, to być może atatw będzie dla Ciebie lepszym trikiem na start. Poradnik do atatwa masz w linku po prawym górnym rogu ekranu lub w opisie filmu. Niemniej jednak dobrze jest być wszechstronnym freestylerem i grać triki w obie strony. Wracamy więc do amatwa. Pierwszą ważną radą jest sposób wybicia piłki, która różni się nieco od zwykłego hopa. Jeśli jesteś prawonożny, to wybij piłkę lewą nogą, lekko po prawej stronie Twojego ciała. Niby to szczegół, ale zauważyłem, że po tej radzie początkujące osoby znacznie lepiej wykonują próby amatwa. Dzięki temu, że piłka leci bardziej z boku, możesz łatwiej zawinąć nogę wokół piłki. Kiedy piłka jest na środku Twojego ciała, musisz pokonać większą odległość. Dla zaawansowanych freestylerów jest to bez znaczenia, ale kiedy pierwszy raz masz do czynienia z tym trikiem, wybicie piłki nieco na bok może Cię bardziej przybliżyć do wykonania tej ewolucji. Innym sposobem wybicia, którego powinieneś się trzymać, to odległość piłki od Twojego ciała. Staraj się mieć piłkę w zasięgu Twoich nóg. Jeśli wybijesz ją zbyt do przodu, będziesz potrzebował doskoczyć do piłki, tracąc na dynamice oraz płynności ruchu. Tracisz niepotrzebnie czas na kółko i w takiej pozycji strasznie trudno jest wybić amatwa. Kolejnym znaczącym ruchem w tym triku jest moment wyskoku. Większość freestylerów po raz pierwszy obcujących z tym trikiem zbyt szybko wyskakuje do amatwa. Przez zbyt szybki wyskok tracisz na dynamice i sile uderzenia piłki crossem. Piłka zamiast się odbić do góry, siada na stopie lub leci w przód. A wystarczy trochę cierpliwości. Mianowicie, wyczekaj z wyskokiem o ten jeden ułamek sekundy. Wykonaj najpierw kółko i kiedy zrobisz tak około 75% hopa, dopiero wtedy wykonaj wyskok. I w taki oto sposób wykonasz pięknego amatwa. Zobaczmy, jak to wygląda w zwolnionym tempie. Przyjrzyj się na każdy etap wykonywania tego triku. Alternative półtorej rev, czyli półtorej kółka w alternative, czyli taki trik jak atatw lub amatw, jest zagraniem, które zawsze warto, a wręcz powinno się grać na obie nogi. Zatem jeśli opanujesz już amatwa na prawą nogę, wymasteruj go również i na lewą nogę. Tak, mam świadomość, że to trudne ćwiczyć triki na słabszą nogę, ale zapewniam Cię, że im więcej będziesz trenować, tym będzie to łatwiejsze. Proste. No, po prostu trenuj. A teraz czas na trik, który w porównaniu do amatwa jest o wiele mniej używany. Mowa o matwie. Polega on na wykonaniu dookoła świata oraz przełożenia piłki pod nogą. Jest to półtorej rev, czyli mamy tu jedno i pół kółka. Jak pamiętacie, amatw jest w alternative, czyli najpierw wybijamy piłkę do góry, załóżmy lewą nogą, a potem robimy kółko prawą nogą. Tym różnią się te triki. By wykonać matwa, stosuj się do porad z poprzednich części tego filmu. Jedyną różnicą jest, tak jak mówiłem, pierwszy kontakt z piłką. Na koniec zobacz, jakie połączenia można wykonać za pomocą amatwa i po raz kolejny podkreślam, że warto jest potrafić ten trik na obie nogi. Zobacz sobie. Dzięki za obejrzenie tego poradnika, mam nadzieję, że amatw nie będzie dla Was straszny. Jeśli chcecie pokazać filmiki, jak gracie, zapytać o rady albo pokazać, jak pięknie nauczyłeś się amatwa, to wpadnij na naszą grupę facebookową, gdzie znajdziesz wielu młodych freestylerów. Wstawiamy tam swoje akcje i dajemy sobie rady nawzajem. Ja również jestem tam aktywny, więc wbijaj na grupę, link jest w opisie i pamiętajcie, po prostu trenujcie. Dzisiaj uczył Was Brzezik, Eldo.